Są wydarzenia, które historia pamięta, takie, których nie może zapomnieć żadne pokolenie, nawet jeśli mija sto lat, bo te sto lat to wieko do odzyskania niepodległości. Pamiętamy nie tylko o poległych w walce podczas II wojny światowej w naszym kraju, na ziemiach polskich, ale również poza granicami kraju. Miejsce szczególne, kultowe to oczywiście Monte Cassino. 11 maja 1944 roku tam rozpoczął się decydujący atak z udziałem żołnierzy II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. Po zaciętych walkach całe natarcie zakończyło się zwycięstwem wojsk alianckich. Polacy pamiętają. Stąd właśnie też wyprawa. Jest to okrągła, 75 rocznica, jest to jubileusz. No i nie może zabraknąć harcerzy. Na wyjazd do Włoch jedzie około 1000 harcerzy, z tym delegacja ponad 70-osobowa chorągwi kieleckiej. W tym roku wśród uczestników harcerskiej wyprawy na Monte Cassino jest Kuba. On jedzie pełnić służbę medyczną. Kiedy temu mogę nabrać dużego doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, no i przede wszystkim to jest właśnie żywa lekcja historii. No. Przed wjazdem zmieniłem sobie sprzęt, żeby jednak móc udzielać pierwszej pomocy, żeby to było w jak największym stopniu profesjonalne. W obchodach rocznicowych bitwy o Monte Cassino weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Towarzyszyć mu będzie oficjalna delegacja z przedstawicielami rządu i parlamentu. Najbliższą niedzielę na Monte Cassino na głównych uroczystościach, gdzie również pan prezydent odda hołd poległym żołnierzom i tam pochowanemu generałowi Władysławowi Andersowi razem z ministrem Obrony Narodowej z delegacją kombatantów którzy będą uczestniczyli w tej uroczystości, jak również y, delegacji harcerzy, w tym harcerzy z Ostrowca, Strzelców, którzy będą uczestniczyli w tym y, wydarzeniu, który jest klubą polskiego oręża. Bardzo się z tego cieszę, że y, zostałem zaproszony przez pana prezydenta do uczestniczenia w tej uroczystości jako przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. W 1944 roku podczas walk o Monte Cassino zginęło 923 polskich żołnierzy, prawie 3000 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.